14 maja. Witam Was, drodzy, bardzo serdecznie z Kościoła Parafialnego w Bytomiu Miechowicach. A po co jest mi lubczyk, szczypiorek i pusty słoik? O tym za chwilę. Wysłuchajmy teraz słów, jakie ma nam dziś do przekazania nasz przewodnik z Biblią na co dzień. Słowa te czytam w Księdze Trenów w 3 rozdziale, 22 i 23 wierszu. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Zaś dalszy tekst czytam z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian w 4 rozdziale, 16 wierszu. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. No i teraz odpowiedź, po co szczypiorek, po co lubczyk, po co pusty słoik? Odpowiedź oczywista. Oczywiście lubczyk po to, żeby wylądował w zupie. Szczypiorek jest fantastycznym dodatkiem do różnego rodzaju sałatek, albo po to, żeby posypać nim jajecznicę, a pusty słoik? A słoik jest po to, żeby go zapełnić. Ja staram się zapełnić takie słoiki dżemem, który sam robię, inne słoiki innymi produktami, także gdzieś około 100-120 słoików. Mam nadzieję, że w tym roku uda mi się zrobić i pobić tym samym mój dotychczasowy rekord, ale bez względu na to, ile bym robił, jakbym się starał, ile produktów bym dokładał, to jedno jest pewne. Każde dzieło ludzkich rąk jest dziełem, które ma swój kres. Jest dziełem, które jest skończone. Fantastyczne jest to, kiedy możemy korzystać ze świeżego lubczyku, świeżego szczypiorku, innych produktów, które daje nam ziemia, wtedy, kiedy nam daje. Bo jest czas siania, jest czas zbierania, ale jest też czas, w którym ziemia nie jest w stanie nic nam dać. I warto dzisiaj przypomnieć sobie to słowo z Księgi Trenów, które mówi o niewyczerpanych łaskach. O tym, że dobroć Pana, Jego łaska nigdy nie ustaje. Jako ludzie mamy więc to, co nigdy dla nas się nie wyczerpie. To nie jest dzieło ludzkich rąk, nie jest to, na co muszę zasłużyć, nie jest to, o co muszę się starać. Bóg daje mi swoją łaskę i to łaskę niewyczerpaną po prostu dlatego, że mnie, Ciebie, że kocha każdego z nas. Warto o tym pamiętać, bo myślę, że gdzieś przez to nasze ludzkie myślenie o tym, co skończone, o tym, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego, być może gdzieś przerzucamy to myślenie na Boga, myśląc, że przecież też kończy się Jego łaska. Nie. Jego łaska nigdy nie ustaje. Co muszę zrobić, by na nią zasłużyć? Nic. Pytanie jest tylko o to, czy chcę, czy mam chęć, czy mam pragnienie. Jezus Chrystus pewnego dnia zawołał: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I powiedział też obietnicę. A wtedy z wnętrza Jego popłyną rzeki, strumienie wody żywej. Jesteśmy więc zaproszeni do tego, by przychodzić do Boga, przychodzić przed Jego majestat z pragnieniem. To niesamowite, i powtarzam to po raz kolejny, że Boża łaska nigdy się nie wyczerpuje. Warto też o tym pamiętać, bo właśnie dzięki temu możemy odnawiać się jako ludzie. Nie wiem, z czym dzisiaj weszliście w ten dzień. Mam nadzieję, że zgodnie z Bożym Słowem wszystkie nasze grzechy, wszystkie nasze troski, wszystkie nasze smutki i gniew zostawiliśmy w dniu, którego już nie ma. Nowy dzień to nowa nadzieja, nowa szansa i obietnica, że każdego dnia możemy na nowo się odradzać. Nie dzięki nam, dzięki naszej sile, nie dzięki temu, że mamy w sobie moc, ale właśnie dzięki temu, że Boża łaska jest niewyczerpana, że Boża łaska to ten strumień, to źródło, które nigdy nie będzie miało swego kresu. Dlatego, drodzy, zapraszam, by dzisiaj przychodzić przed Boży Majestat. Być może w krótkiej modlitwie podziękować Bogu za ten dzień, w którym na nowo mogę się narodzić jako dziecko Boże, jako współdziedzic Bożego Królestwa. Dlatego zapraszam, pomódlmy się teraz i wspólnie razem podziękujmy Bogu za dzień, który nam dał. Wszechmogący Boże i Ojcze, dziękuję Ci za dzień, który Ty nam dajesz. Za to, że Twoja łaska, Twoja dobroć jest niewyczerpana.
za to, że ten dzień jest dzień, który mogę przeżywać w Twojej obecności i w Twoim prowadzeniu. Dziękuję Ci, Panie, za to, że jesteś obok mnie każdego dnia, że prowadzisz mnie w dzień i w nocy, że Twoja obecność mi zawsze towarzyszy. Dziękuję Ci, Boże, że mogę czerpać z tego niewyczerpanego źródła Twojej łaski i Twojej miłości. Ucz mnie, Panie, jak kroczyć za Tobą, ucz mnie tego, jak Ciebie naśladować i ucz mnie tego, jak każdego dnia rodzić się na nowo dla Ciebie i w Tobie. Amen. Dziękuję Wam też, drodzy, a jeśli macie ochotę na trochę lubczyku, trochę szczypiorku z parafialnego ogródka, to serdecznie zapraszam dziś, 14 maja, to również Noc Muzeów, która będzie też miała miejsce tutaj w naszej parafii. Niestety w tym wypadku kto pierwszy, ten lepszy. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia. Zostańcie z Bogiem.